Divock Origi zgłosił się do nich o analizę Sadio Mane, bo chciał wiedzieć, co robi Sadio Mane na boisku, żeby robił tak samo, żeby miał szansę na grę w Liverpoolu. No i cała analiza, poruszanie się na boisku, passing, i w pewnym momencie odsyłają mu ten raport i mówią: słuchaj, to jest tak specyficzny zawodnik, który działa wszystko na, jakby bazuje to wszystko na emocjach, czyli na intuicji, że nie jesteśmy w stanie określić, co on robi takiego, co mógłbyś robić, żeby być na jego miejscu.